Siemanko, z tej strony Avengar, a to będzie film informacyjny do Path of Exile. A tak jak zapowiadałem, będziecie mogli ze mną zagrać. Serdecznie Was do tego zapraszam. W ogóle patrzcie, to jest efekt na broń, który farmiłem przez poprzednią ligę, przez ostatnie 10 dni ligi i napieprzałem w grę jak posrany. Tylko po to, żeby dostać ten efekt. No i musicie przyznać, że było warto. Było warto, bo wygląda zarąbiście. Jeszcze mam te footprinty fajne, to już jest w ogóle mega, mega sprawa. A, no ale dobra, co chciałem powiedzieć. Moja postać nazywa się Tornado Bella. Mam obecnie 22 poziom, więc jak widzicie nie nagrałem za dużo. No dlatego, że wczoraj nie miałem w ogóle czasu i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem sobie jakiś taki fajny łuk, także powinno być całkiem szybko. A, no. Jeżeli chcecie ze mną zagrać, to oczywiście, tak jak mówię, zapraszacie postać Tornado Bella do znajomych, ja was dodaję do gildii i możemy grać razem. Tak naprawdę, to takie proste. A, mamy jeden tab, Staszu, który nazwałem Nie bądź samolubny, dziel się. Dlaczego akurat tak? A no bo pomyślałem sobie, że fajnie będzie, jeżeli będziemy sobie pomagać nawzajem, rzucać jakieś itemy, na przykład buty z movement speedem, jeżeli ktoś ma jakieś zbędne, nieważne na jaki poziom, to niech je tutaj gdzieś wrzuci. Jakieś unikaty, które nie są drogie, a których nie chcecie używać, tak samo jak na przykład to był pierwszy unikat chyba, który mi wypadł. A pomyślałem sobie, kurde, ktoś może będzie używał miecza jednoręcznego, niech skorzysta. Jak tego łuku nie będę używał, też pewnie go oddam tutaj gdzieś, bo no nie będę go używał długo na pewno. Używam go do expienia. No, co chciałem jeszcze dodać? Chyba nie za wiele. Gramy na lidze Essence Standard. Znaczy no, na Essence, nie na Standard. Na Essence lidze Softcore. Macie Hardcore i macie Softcore. To gramy na Softcore, z tego względu, że na Hardcore poginęlibyśmy wszyscy jak szmaty tak naprawdę. Może niektórzy są z was jakimiś hardkorowymi gamerami i by nie padli, ale ja nie jestem na razie. No i w sumie to tyle z informacji. Będę dodawał wszystkich do gildii, którzy dodadzą mnie do znajomych. Będę usuwał, jeżeli będę widział, że ktoś kradnie itemy i je po prostu kurwa sprzedaje. Te itemy są dla was do używania, do ekspienia. Jeżeli skończycie ich używać, to prosiłbym, żeby je odkładać. Chyba, że nie będzie miejsca, to wtedy już inna bajka, no nie? Ale nie chcę po prostu, żeby ktoś brał te itemy i po prostu je sprzedawał w cholerę, bo te itemy mają wam pomóc grać, a nie pomóc zarobić. To nie na tym to polega. Dobra, a tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Path of Exile. Piszcie do mnie śmiało i do zobaczenia, mam nadzieję. Hej!